Okej. Byśmy mieli tyle broni, ale nieważne. Zmy lepiej tak się zastrzelać tego dnia. Czekaj, czy pan zamyka drzwi, tak sprawdzę po prostu. A, zamyka, rzeczywiście. Chciałem tylko sprawdzić. Ja przepraszam. Ja pierdolę. Masz gościu jaja, naprawdę. Chciałem tylko sprawdzić, co po prostu. Policjant zachowuje, wiesz, jakąś ostrożność. Mógłby tam policzyć jakiś pojeb na przykład i mi zabrać mu tą furę. A ja nim nie jestem. Dobra, słuchaj, szukam. Coś szybkiego. O Boże, ile? Kurczę, kurczę. Dobrze. Malucha możemy kupić za 92 tysiące. Dawaj! Dawaj, George! 100 koła, kurwa, wyjebane na furgonetę! Pakuj się! Co? Co? Będziemy kozacka fura! Kozacka jest, dawaj, dawaj! Wytrzę kozackę ze wszyscy wnieście po zamianie, a korze psychicznie i pierdola glupoty z D5 złotych. Ajajaj, dobra, lecimy, dobra furka, co? Kondor Price, no to pa się popatrzy, pa! Kurwa, widziałeś takie coś? Będziemy porywać ludzi, tu zasadzać na pakę, nie będą mogli uciec. No dobra. Tylko muszę tu pana Henryka jechać ją zapisać. Dobra, uważaj. Spokojnie. Mówią na mnie teraz Chapril Chain. Au! O kurwa, uważaj, George. Dobra, pojedziemy też do tuningowania, ją przerobimy. Czekaj. Kenshi Doshi się nazywa. Kenshi Doshi? Wow, ile efektory na górze też się palą. Zrobiste. Fucking crazy shit. Czuję się stary teraz jak Vastor Rocka jakiś. Ty masz kasę może na telefon? Pewnie, bratku, oznacz mi tylko sklep z telefonami. Dobra. Mam 12 koła od małpy, zostawił mi, tylko nie ma go teraz. Może zadzwonię, czekaj. Nie odbiera, nie ma go. To mi się wydaje, że jeszcze będzie ci. Kurwa! Wyjechałem, zagapiłem się, sorry, przepraszam. Może ja poprowadzę. Moja wina, dobra, dobra, jasne. Ja mam zestaw naprawczy jak coś. Czekaj, mam zestaw, mam naprawczy jak coś. Dobra, ty poprowadź, sorry. Kurwa, zagapiłem się, sorry. Załóż tylko okulary, jeśli pozwolisz. Każdy skarpetek kup multiple. Będzie idealnie pasować do twojej nieudolnej ekipy XD5 złotych. Dziękuję za piątka, wariacie. Wydaje mi się, że to pasuje idealnie. Jest crazy. Jak coś naprawimy, do mechanika skoczymy. Skoczmy na ten po telefon, żeby mieć kontakt z bazą. Dolar, przepraszam. Kurwa, widzisz, to nie jest takie proste. Ja sobie w jakiś kosz uderzyłem zwykły i zatrzymał się samochód. Musimy bagniaka wtedy teraz zajarać. Masz trochę? Zdałoby się. Musimy pojechać zrobić. Musimy pojechać zrobić, zawinąć, wszystko ogarnąć. Dobra, pierwszy telefon. Dobra, potem dobra. Mechanik, żeby naprawić furę. I zajaramy bagniaka wtedy. Co jest, kurwa? Ja jebie. No, chyba nie pojedziemy dalej. Chyba, że masz naprawkę. Spokojnie, czekaj. Czekaj, ja może się rozejrzę chwilę. O kurwa, dziadostwo się porobiło. Dobra, odsuń się, bo kurwa tylko spierdolisz. Trzymaj torbę. Trzymaj dobra, torbę. Dobra, zostawiam. Nie dup tu, kurwa, nie dup. Podaj mi holograwicę. I wstecz tu turbinową. Polecało się pasek od rozrządu. I wahacz. A, prawidłowość widzę. Stanie zbiornika, ale wentylacja może być wsteczna i uszkodzona. Na bionichinie renializacji. No dobra. Czy wstecznym malowaniu. Turbina chłodząca sprawna. Dobra, tak, podaj mi pasek. 100 lat! 100 lat!
zamknij łeb, podaj mi kurwa turbinę. Leży na pace. Dobra. Dobra, nie, nie trzeba, nie, nie, wszystko okej. Okay. Wszystko okej, okay, dobra. Ale to nie działa, kurwa. Działa. Stary, przepalić się to, przepalić się, poczekaj, muszę to wyregulować. Poczekaj, jeszcze trzeba. Aha, dobra, no. Czekaj, przekopać to muszę. Czekaj, bo tu masz świru za dużo. Jakiś dobra, złaź już tej maski, złaź tej maski. Czekaj. Poczekaj, bo tu jest czegoś gorące, jest straszne termometer. Złaź. Teraz odpal i będzie chodził. Tak myślisz? No już z rury mi się kopci. Prosto, niedaleko jest. A serwem się naprawdę fajna fura. Okej, okay, za mną. Aj, co jest kurwa, dziwnie się z niej wychodzi. Trzeba uważać, musi stanąć w miejscu. I dopiero. Zamknę. Pojedziemy do mechanika, żeby ją w 100% naprawił, okej? Okay? Tylko ogarnij ten telefon, czekam tutaj, zapalę sobie szluga. A dasz mi te pieniądze? A, no jaka, czekaj, jaka. Ale w sumie mam dwa koła. Wystarczy mi. Masz tu jeszcze, trzymaj. Dostałeś już chyba, masz w kieszeni, wrzuciłem ci tak centralnie. No, dzięki wielkie. Paczki piesek małe, jaki słodziutki. No, słodziuśny. Pimpuś taki, o kurwa! Co ty kurwa, na psy biegnie? Aj, unikła! Dobra, wsiadaj do samochodu! Zostaw tego pimpka! Albo psiarnia zaraz przyjedzie. Ale za co, że kopłem psa? Nie, że strzeliłem do tej baby kurwa przed chwilą. A, to jedziemy. Dobra, oznaczymy mechanika, jedziemy. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Jeszcze kilometr. I wiesz, że jest psiaków na mieście? Widziałeś coś? Orientowałeś się? A, powiem ci, że chyba dużo. Możemy pojechać na komendę sprawdzić. Wow. To sprawdźmy. Wow, co? Wow, wyścigi, uliczne wyścigi. A co jest dla nas taką furą? Ta. A myślisz, okay, żebyśmy nie wygrali taką furą? No na tym poziomie na razie nie trzeba ją stuningować. Stary, silnik. Stary. Przecież nie chodzi o furę, tylko o kierowcę. O, ktoś tam czeka. Kopa mu zasadzę. Ktoś nie chce rozjebać. Wrzucić. Ty mordo! I co na kolegów dobrych chcesz się rozjebać? Myślisz, że nie wiedziałem? Jak dzisiaj niehandlowe. Co? Przecież chcieliśmy tutaj, bo dostaliśmy info, że chcesz się rozjebać do naszego wujka. Jakieś lewe to info. Jak się nazywasz, bratku? Ha? Jak się nazywasz, bratku? Bart. I co tu porabiasz na komendzie? Czekam. Na kogo czekasz? Pozwolenie chcesz wyrobić? Nie, auto mi ukradli. O, ktoś ukradł to. Może to rozwiążemy. Jesteśmy detektywami, dziennikarzami, no, śledczymi. Hogan Cappuccino i George Flintstone. O, no to ogólnie to gdybym wiedział, kto mi ukradł auto, to bym to sam załatwił. No ale jakieś poszlaki, informacje, coś o czym widziałeś, coś może... Czym się kierowali złodzieje? Co to była w ogóle za bryka? I gdzie stała? Która godzina to była? Czerwona Honda Civic, stara. Stara. Dwójeczka. Która to będzie godzina, która?
jakoś 30 minut temu. Jaka ulica? O, ulica, gdzie to było? To było przy... pod tym południowym szpitalem niedaleko. Jaki był aktualny stan silnika? Południowy szpital. Fantastyczny, okay. Fenomenalny. Ale co, poszedłeś, tak? I znikła? No. Na chwilę odszedłem. Szedłem sobie do sklepu. A ile kilometrów przejechane było? Najechane ze 180 tysięcy. Tak, słucham? Pan ma go. Co tam? Dawaj pod komendę. Na dwór? Daj, okay. Coś na polu, dawaj na komendę. A co tam załadę jeszcze, pan powtórzy? Czym się zajmujesz, kolego? Ja ogólnie to kurierka i... Kurierka? Różne... Masz podejrzenie, kto to mógł być? To się wcześniej wkręcił wokół szpitala? Może widzieć kogoś podejrzanego? Nie widziałem nikogo takiego podejrzanego. Okej, no ale wiesz, każdy normalny może okazać się ostatnią kurwą, która ci ukradnie. Kogo w ogóle widziałeś w szpitalu w takim razie? Nie byłem w szpitalu, byłem w sklepie niedaleko szpitala. Masz jakieś podejrzenia? Poczekaj, George. Mówisz, że mu zajebali Hondę, tak? Był w szpitalu, no. Teraz mówisz, że był obok szpitala. To czemu parkowałeś pod szpitalem? A to nie jest tak gadku? Obok, pod szpitalem. Jak patrzysz na mapę, to A to nie jest tak gadku, że może ty zajebałeś tą Hondę sobie samemu i teraz chcesz wyjebać na odszkodowaniu? Ha? Tak może być. Czekaj. Od początku to mi się nie zgadzało. Sprawdzimy. Czerwone, tak? Sprawdzę, ile ma pieniędzy. Nie, to oczywiście nie ma ani grosza. Czyli serio chyba chce. Chce wymusić coś o ubezpieczeniu. Okay. Czekaj chwilę. Nie, czekaj jeszcze. Czy ja widzę tutaj 78 jabłek? Jak ty to pomieściłeś? Bo widzę, że coś wypada. Czekaj. No, weźmiemy to i tylko sprawdzę, czy pryskane, czy nie. Dawaj te jabłka, dawaj, sprawdzimy to. Jego się posłuchaj. Jeszcze jebanie ludzi na ubezpieczeniu? Ja to zrozumiem. Ale kurwa, ruchać ludzi na jabłka? Ty popierdolony psychopato! Rozjebę ci matkę, rozumiesz to? Jak się dowiem, że te jabłka są kurwa z skradzionego sadu, jesteś rozjebany. Rozumiesz to? Panie Logan. Stary! Na bęben. Sprawdź te jabłka. Pryskane są! Pryskane! Ty chcesz coś opierdolić ludziom? Pryskane jabłka! Pan Logan. Ten obywatel! Chłopak się zajmą. Dobra. Pobierzcie go. Ty kryminalista, rozumiesz? Zruchają cię. Zruchają. Co on zrobił? Co za boje? Ale jabłka oddajcie, kurwa. Nie ma żadnych jabłek, spadajmy stąd. Małpa, masz plan? Przyzywacie pana Rajdowana. Mam, no. Szukać ludzi. Nie mam. Co ten gość zrobił takiego? Miał pryskane jabłka. Chciałeś zaczekać. Pryska jabłka. Ciężki pojazd. A ty słuchawa, ty jakiś agent jesteś chyba z tej kurtce? Jak agent wyglądasz jakiś, ty? Obchwał się maską. No słuchawa, mówię do siebie, ty wiesz, że nie bądź taki... To jest Janina? Słyszałem gdzieś tu Janinę. O, on jakby gadał Janina. Ty, gadałeś jak Janina. Janina? Brzmiałeś jak Janina. Może Janina? Masz sime włosy. Migają ci te włosy. To pan się myje. To jest Janina. Janina jest policjantem. Tu jest gdzieś Janina. A tam jest Janina. Gdzie jest Janina? Nie, szefie, salut! Oś, ty, Janina? 70. O kurwa, siemanko, co tam? Pobawcie się maską, to jest małpą. Janina. Ja się kręcę, Janina, ty się naprawdę trzymasz. Tenisówki sportowe? Masz, bo balowałam, masz. Co masz? No masz. To dawaj. Bimber, kurwa, jakbyś hajs przyniósł albo jakiś klamkę, pałkę czy coś. Kurwa, jakie masz dupko wielkie. Ale masz sranie wielkie, ja pierdolę. Czemu masz takie zwisłe cyte? Słuchaj się patrzeć jak... Ta zwisłe cyte, że się w dupcu parę lat temu nigdy na mnie. Nigdy w życiu. Niech tak kopa zasadził na prędzej. No dobra, mamy jakąś broń? Tak jest. A ty się ma w ogóle, co ty robiłaś, gdzie ty byłaś? No byłam na imprezie. Słuchajcie, gość ze Fajbaj, się widocznie pruje. Widać, że ma jakieś kurwa wąty do nas, ten ze Fajbaj. No tu mówił... Ten tutaj stoi obok nas? No, taki niemiły. Dzień dobry, Sheriff Department, kadrowa 69. Nie ten, kurwa. Co kurwa, ja se stoję normalnie, tutaj nic a nie jesteś, robię. A ty jesteś psem? Nie jestem psem. No na chuj tu stoisz? No kurwa... Ale jesteś Fajbaj? Jesteś Fajbaj? A? Jo. Może zabłądziłeś, bo to nasze osiedle, my tu się wychowaliśmy, ja nie pamiętam cię, wcześniej tu nie widziałem. Na komisariacie się wychowałeś? Stary, na tych blokach, kurwa, i nie pysku, zaraz dostaniesz, kurwa. O, ty gnoju mały,
O ty, kutafonie. O ty, kurwa, co ty się stało? Biorę szeryfa, stop! Co tam, bro? Kurwa, wisimy kutasie. Ty jesteś śmigobila. Nie ma ci matule. O ty, kurwo jebana. Wywozimy go na pakę, kurwę. Masz szybkę, na pakę go. O, kurwa, dzięki. Ała, dostał mój. Jak trzeba, to kurwa, jak nie trzeba, to trafiasz. Ała. Spadamy. Wysadka. Ja pierdolę. Przyjadam. Tak trochę głupia tu strzela, nie? Co ty gadasz? Uciekamy, siwa. Ała, śmieć. Kurwa. Ja pierdolę. Siwa. Kurwa, uciekamy. Yeah. Kurwa, jak czemu, Podlas, kurwa, małpa, czemu gangsterów tak nie strzelasz? Na strzałami wziąłeś, kurwa. Biegłeś mi pod celownik. Skręcę, skręcę szybciej. Jadą. Jak ci jeździ jeszcze lina. Palfrana, nic nie zrobiliśmy. Ubiorę kapelusz, jestem kurwa nie do poznania, pa. Czekaj. Samy z jabłek, sadu. Patrz, kapelusz ja na bani, chuj, nikt mnie nie pozna. O, już jadą, spokojnie to załatwię. Zjeźdź na pobocze Los Santos Police Department. Zjeźdź, bo tu panowie pewnie prędkość przekroczyliśmy. Zjeżdżamy na Meteor. Właśnie. Jedź. Nie wiem, jedź. Co robimy? Bo nie możesz czekać na posiłki. No ale. Teraz jedź. Dobra, jedź. Ja już wrócę. Ponownie. Podbijamy na zachód. Co mamy robić, kurwa, jak ty? Z lewej strony miałem backflika, z prawej strony miałem urzędniczą. A podbiegasz, małpa, biegasz jak pojebany, kurwa! W północy zmierzamy w stronę banku. Skaczesz jak małpa! Kurwa, ekipa Meneli. Ekipa Meneli, kurwa, tak my wyglądamy. Kurwa za kółkiem. Ja pierdolę, ty! Na szpital nie wieś, kurwa! Ale pies się do nas dopierdolił, o co ci chodzi, ty psie jebany? Zatrzymajcie się, no przecież nic nie zrobiliśmy. Siwa, załatwisz to? Tak, jestem kontrolą. Siwa, dasz im dupy. Odjedź. Patrz się ponownie. No, o co chodzi, no czekaj. No o co chodzi, no? Jestem. O co chodzi, to jestem kryminalista. To co do tego pojazdu? Halo, jestem kadrową, sheriff department, kadrową. Zostaw tego obywatela. Ale on jest nasz. Ale ja jestem od nich, kurwa, kapciu jebany. Do szpitala nie wiozę, a wy mnie gonicie, kurwa, wykwalę się tu kutasie. Nie uczkaj, to wiesz, kurwa, uczkaj pizdę. Nic nie robimy, nic nie robimy, chcemy tylko kolego do szpitala zawieźć, bo siwy go postrzelił. Dobra, wysiadka. O, panowie, z rękoma w górze wysiadka. No dobra, nic nie zrobiliśmy, no nie róbcie nam problemów teraz. No nie róbcie, no! Czy to się przebiło? To się wyjaśni. Stawaj na do góry. Dzwonię na udę. Zrobiliśmy to. Wszyscy ręce do góry pojeżdżają. Jak mam podnieść ręce, kurwa, jak jestem rozjebany. Dzwonię noga mnie napierdala, to szpitala mnie zawieźli. Panowie, otworzyliście ogień. Zostaw go, wyjaśni się na komendzie. Zawieziemy go na szpital. Siwy do nas strzelał. Dobra, za chwilę to się wyjaśni. No za chwilę to się wyjaśni, skończy się jak zawsze, kurwa, marnujecie nasz czas. Do cholery jasnej, ciasnej. To jebało was, na chuj was tutaj tyle. Co skuwasz, kurwa, zaczyna się, nie no. Co ty robisz? Przejaliście pod komendą, panowie, tak się nie będziemy bawić. Ja pana nie muszę skuwać, podejrzę, że to inny funkcjonariusz, jak pan ma problem. Nie, naprawdę, dajcie spokój. Kurwa, mać, znowu, przed chwilą się obudziłem, no kurwa, no. Ja pierdolę. W takim razie, dlaczego była strzelałem pod komendą, panie? Ja nie muszę Siwy strzelał w nas. To Siwy strzelał do nas, rozumiesz? Dobra, ja już go wezmę i pojadę na szpital. Po prostu sprawdzimy. Proch nie, ja nie jadę z tobą. Tutaj karetka przyjedzie. Zostaw dobra. Mnie. Pidi dojemy. Puść mnie. Zajebiście. Potrzebna będzie jedna jednostka na nasze 10-20. Ale chwila. Jestem kadrową. Chwila. Obecnie przy sklepie, przy Clintonowej. Brakuje pana. Ła, kurwa. Ła, kurwa. Bo uważaj. Oho. Panie Kapucin, na ręce do góry, poproszę. A Malenka, no. Wytłumaczymy na komendzie, nie będziemy tego robić tutaj. Porozmawiamy na spokojnie na komendzie, panie Kapucin. Ale dziewczyno, po co my musimy to robić? Nic nie zrobiliśmy, naprawdę. Kolejny raz stajemy sobie po poranku. Dobra, sprawdzimy wasz proch na rękach. Sprawdzimy proch i jesteście wolni, jeżeli nie macie problemu. Panie Kapucin. Karolina Ścierska to nie fejt, tylko to. Proch w nosie mam. No ja nie mam, niech pani mnie zaszkuje. Bluza Giorgio Ulani Kawanowski. Nie proszę się to. Ten było. Pan wolny, nie ma prochu. Co z kurwa mamy jednego rannego? Jebane psy. Znowu psujecie się. Zostawcie, psiaki.
Cały czas, coś już sobie go budzi, kurwa, tak. To podjadą, jebane kurwy. Ja nie strzelam. Pan jest zakuty, czy nie? Proszę bardzo. Odkułem go już, o, już nie miał prochu. Rozbiłem, no kurwa, rozkuj mnie, babo. Co tu się stało? No teraz na pewno pana nie rozkuje. Całe życie, kurwa, skuty. Kumasz to, George? Pomóż mi, panie doktorze. Dobra. Pani? Logan, spokojnie. Pan w cylindrze jest wolny. Trumna będzie potrzebna? Nie będzie potrzebna. Dobra, to nie przeszkadzam, miłego dnia. No, trzymam. Czekaj. Zatrzymaj! Zamknij łeb tam z kucykiem. Daj nam żyć, daj nam spokój. Zatrzymaj się, bo nas strzela. Daj nam swobody obywatelskie, kurwa, szczeniaku jebany. Klakierze policyjny. Nikt nas się złapał. Zatrzymaj się, bo nas strzela. No na pewno, zatrzymaj się. Na pewno nie. Zatrzymaj się. Podnieś ręce do góry. Na kolana, raz. Na kolana. Na kolana już. Nie będę mówił o kolana. Odjedźcie tym legancom, odjedźcie tym legancom. Zdziwam cię, lewa, prawa. Gdyby nie my, to byś nie miał co jeść, kundlu. Szacunku trochę, pamiętać jak workiem ziemniaków, tylko zatrzymania. Rewizje, kurwa. Gdzie mnie zrobicie? Szybko! Nawet nie próbuj tam wsiadać, nie? Wsiadaj, wsiadaj! Nagrywaj to, kurwa! Odjedźcie tam legancom stąd, bo wam pomogę zaraz. Słuchajcie, odjedźcie stąd tam legancom. Czekajcie, ja bym tu autem. Ja ci kręcę. Odłóż go. Podnieś ręce do góry. 19, 32. Palcami. Lewo, prawo. Weź klamkę ode mnie, oni nie wiedzą, bo sprawdźcie to szybko. Odsunię się, panie. Nie ma prochu na rękach, on tylko do pomocy. Pakuje się o wiadomo gdzie, ściśnij i idź stąd. Odsunię się, panie, od niego. Już ja tylko sprawdzam stan. Dobrze, masz klamę, dzięki. Może pan mnie na chwilę rozkuje, bo muszę zjeść coś. Zajebiście, kurwa, za nim zaś ściągają, bo chłop prochem sypał obok nas. Ja nie no, marnujcie czas dalej, kurwa, bandziory łażą i ja szkoda gadać. Ręce do góry pan od razu podnieś. Ja jebia, co za policyjne kurwy. Skuwam. Są tu ci medycy, kurwa? Ale niedobre jabłka, te pryskane takie. Tam, ale jest funkcjonariusz ranny na górze. I wiem. W międzyczasie jeden z zatrzymanych ma proch. Bo ja mam, proszę pana, takie tyki nerwowe. Kurwa, ledwo żeśmy zaczęli. A czemu to się będzie za siebie? Policja się dziwnie zachowuje. Nie chciałem tego 10-9, proszę, bo to bardzo głośno. Potwierdzam. Halo? Kto mówi? No w prawej kieszeni tam leży. A no tutaj, na dole. No. Sprawdźcie poszukiwane, jak nie poszukiwane, to wypuść. Absolutnie, nie poszukiwane. Jak nie poszukiwane, to wypuść. Czemu Teleganza dalej tam stoi, tak szczerze mówiąc? Powiedzcie mi. Halny się zbliża. To wygląda. Zbliża się Halny, ale seriale. Chciałem pograć, kurwa, rzeczywiście miałem dobry vibe na dzisiejszą grę. Fajny samochodzik i tak dalej. Ściągnąć. No.
Można. Panowie, no już ładnie go puśćcie tutaj. Obywatelko, puśćcie go pani. Nie, go tylko oprę. O. No. Idźcie, ludzie. A nie co tu lecie, mam. Czemu teraz go sterzy nie podjadą i nie, nas nie rozjebią? Przy okazji policji. Pokujemy go do tego. Co grozi? No co to się dzieje? Zabieracie swobodę obywatelską. Życie zabieracie, kurwa. Policyjna! Prowokacja! Policyjna! Zaraz pana prowokacja! Także mekmeki was tam nie ma. Na to nagrać na telefon. Kurwy jebane. Panowie, proszę. Idziemy. Gdzie idziecie? Czemu go zawijają? Stoję, proszę pan. Wiecie. Co za kurwa z ciebie? Jak możesz zawijać normalnego obywatela? Nic nie zrobiłem. Ja po co były te strzały pod komendą? Jeszcze pod komendą, to Siwy do nas strzelał, nie rozumiesz tego, że Siwy do nas strzelał pierwszy, a my zaczęliśmy spierdalać. Sprawdzimy kamery sprzed komendy. Oficerowie. Kamery sprzed komendy, chłopie, co ty pierdolisz do mnie? Ma pan prawo do zamawiania, trzeba wszystko. Może nie to przeciwko panu w sądzie, bo mam prawo do jednego telefonu maksymalnie długości 2 minut 30 sekund, bo jesteś funkcjonariusza policji oraz mam prawo do pokapania się psychologa na terenie komendy. Dobra, to nieważne. Na komendę jedziemy z poszkodowanym. Dobra. Gdzie jedziemy z poszkodowanym? Co? Ja nie wiem. Na komendę. No szpital chyba, kurwa. No to na komendę i tam nowy medyk ma przyjechać. Na Mission Road. No tak Wiktoria mówiła. Dobra. 4-5, na którą komendę jest poszkodowane? Ten fakt. Zrozumiał pan swoje prawa, prawda? Panie Logan, kurwa, pan taki dobry chłopak, bagniaka będzie się za darmo dał. No, to no właśnie, ja bym kupił i co? I teraz nie będę od kogo. Panie Logan. Panie Cappuccino. No co kurwa, co? O. No taki dobry chłop. Bagniaka mi się za darmo dał. No a teraz zawijacie za nic. Ja nie strzelałem do nikogo, ty jesteś bnięty chłopie. Co ty robisz? Psujesz cały dzień mi. Ale ma pan proch na rękach. Ale to nie mój proch, co ty w ogóle gadasz? Przecież chłop do mnie strzelał, ja uniki robiłem i proch leciał na ręce nam. Aha. Dobra, to jak sprawdzimy zaraz. Ale co sprawdzimy? Już nas zabraliście, już mi postrzeliliście, no. Bez sensu to jest. Wow. Chłopak chciał uciec. Mać. Idziemy sobie z nim. No, to jest ten słynny Wyciągniesz pana, nie? O, sorry. Tak. Czemu Logan Cappuccino leży? Ja postrzelony. To do szpitala, a nie na komendę chyba. Mogę medical, pani teraz zejść? Medical point. Spoko, wiem gdzie to jest zaprowadzone. Do szerefa do EMS. Pani Wiktorio. Biura szerefa do EMS. Ale łazimy. Poproszę jedną jednostkę na komendę Mission Row. Dobra, położę panu na Siemanko. Dobry. Nowej techniki ninja. Poradzisz. Wie pani co? No. Nie musi mieć pani tezera w ręce, wystarczy pani wzrok i razi od razu każdego prądem. Logan. To nie Logan. A co jest kurwa, nic mi nie jest, podnieście mnie. Udaję. Pan jest? Nic mi nie jest, bo udaję zawsze strzały, uniki robię i udaję po prostu poszkodowanego. Nice. Myślę, że mi się uda uciec. No. Nie wyszło. Medyk podjedzie, to ci poda ten... Panie Loganie, musimy wezwać lekarza, takie są małe procedury, nie możemy nic innego zrobić. No wiem, że to wkurwia, że się leży i się nic nie widzi, ale no tak trzeba, no. Co my zrobimy, biedni Logan, kaleci, mam do ciebie pytanie. Będziesz spokojny? Po co ta ucieczka była? Porozmawiamy normalnie, jak cywilizowani ludzie? Nie wiem, czy z nami gadać, zawinęliście nas z ulicy, normalnie wyjebane mam. W ciebie ten twój policyjny skład. Cappuccino.
Bierze sobie tylko utrudnię w tym momencie. Niektóre rozwija, może ja przerwę operację, jeśli trochę znam. No nie chodzi o operację. Chcę z nim po prostu porozmawiać. I tyle. Ale za każdym razem zawijacie, on tego dosyć, będzie za mnie gadał. Skończyło się, nie będę gadał. Odmawiam zeznań. No dobra. Dobra, idę po medyka. Bezpodstawne użycie broni, panowie, w takim razie. No. Ja tu mogę być, mam i stąd. Możesz tam zostać. Dobra, ja nigdy nie widziałem takiej operacji na żywo. Mówisz? No, znaczy widziałem, ale to w puszczy, jak dużo tych Arabów biegało wokół na tych wielbłądach i tam się operowało na piasku. Ale nie na sali. No i nice. No i nice. Kurwa, skąd ja to znam? Chwileczkę pomyśleć. Proszę? O co chodzi? Skąd ja to znam? Nie rozumiem. No i nice. Ja nie wiem, nie wiem. No, że wszystko dobrze, bo o to chodzi, nie? Tak, jak najbardziej, zajebiście jest. Dobrze. A, słyszy mi pan? Słyszę, dzięki, już nic nie potrzebuję. Na pewno? Czy wszystko w porządku, tak? No kurwa, wszystko w porządku, nie widzisz? Tak, na spokojnie, dobra. Co, no, tyle? Pan. No właśnie, jak... no tyle. Nie wiem, niczego. Panie doktorze, dziękujemy za pomoc, życzymy miłego dnia oraz mokry rąk. Znaczy, słuchaj. Dzięki. Kurczę. Dobrze. Panie Logan, jak wszystko w porządku, do góry. Co teraz robimy? Ustawne życie broni będzie. Co w takiej sytuacji? A może go weźmiemy na jakiś bęben? Rzucimy go na bęben? Jaki bęben? No wypuścimy go po prostu. Jak się nam wytłumaczy. Jak się sensownie wytłumaczy, jak najbardziej. Puścimy go, to jest dobry chłop, słyszałem na mieście. Nie weź się w płacę. Mam tłumaczenie, że łapy do góry, kurwa. O kurwa, poddaj się, on ma klamkę, bo poddaj się, nie rób jaj, ty. Kurwa, miałem taser w ręce, poddaj się, stary, nie rób jaj. Mać, jesteś najszybszy. Ajaj, ała. Dobra. Masz dobry efekt. Jesteś rozjebany, łysy, totalnie. Na taką szybką reakcję, to totalnie jesteś rozjebany. Kurczę, przecież. Dobra. Nie krzycz, bo cię nasz na zewnątrz słychać. Jesteś rozjebany z felu. Chuj ci w pizdę, chcesz szybki wyrok. Jasne, to zapraszam. Proszę bardzo. Kurczę, panie wtedy, myślę, że można by było inaczej rozwiązać. Tak. Tu jest... Tak, ale to... Ale dobra, to dobry reakcja. No to panie Logan. Ja się na tym jeszcze nie znam. Jestem tylko kadeciokiem. No i co pan będzie, drzwi blokował, czy o co chodzi? No to skopa jebiesz, dawaj. Największy polski crusher, największy polski crusher. O, mam jeszcze 160 koła, brudno. Pa. Dawaj, dynko w to dla ty. Poczekaj, no niech se poblokuje. Już? Panie Loganie. Pojebaj sobie. Chodź pan. No co z felu nie przepchasz, łysy, jesteś pizda. Lornetno, co za ciota jebana, ty. Ryżu więcej jedz. No pa, stanął se i blokuje, pa. Co? No i co, i będzie stał teraz. A ty masz i tak, kurwa, na godzinę robotę, to coś. Super, dobra, pizduj. Biorę to skopałe. Dobra, spokojnie, nie siłą. Rozmową wszystko. Panowie, rozmową wszystko. Poczekajcie, uspokójcie się. A, pod kurtką panie... mam akurat zgrzewkę moich ulubionych napoi, więc ja wytrzymam, nie wiem jak wy. Panie cappuccino, ja proponuję takie rozwiązanie. Jeżeli pan nie chce iść do więzienia, to ja proponuję kaucję za te bezpodstawne użycie broni. Co pan na to? Ale nie użyłem broni, no i z tym jest problem. No, miał pan proch na dłoniach, więc raczej użył pan broń. Nie, to tu posiedzę po prostu, jakoś to będzie. Tylko czekajcie, mam broń w środku. A kto ma broń? Pan Logan. Czemu nie zabraliście mu? Chciałbym wiedzieć. Ja się nim nie zajmowałem na miejscu. On ja nie miał broni. Też się tym zajmę, czekaj. Dobra, panie Loganie, no. Panie Logan, okazyjna oferta, 25 tysięcy dolarów. I wychodzi pan, poddaje się i będzie super wszystko. Panowie, mogę coś powiedzieć? Jasne. No. Jasne. Bo tu siłą się nic nie da zrobić. Kopanie w drzwi to dawniej było modne, jak się nie miało klamek, tylko były takie drewna w kurwa w ziemi. Pan Logan za drzwiami mówi, że ma broń. I no nie mówi, no ma celowo. Okej, okay, ma broń, okej. Okay. Nic nie na to, że mamy tutaj tej zery, że jest nas tutaj czwórka. Trzeba z nim porozmawiać, dojść do konsensusu. No tak. Następnie otworzyć te drzwi i wyjść z nim, no nie? Zapytajmy się, czego on chce i czego my chcemy, powiemy. Po prostu, jak dorośli. 50 koła i sportowy samochód i dopiero wyjdę stąd.
Pani, która jest gotowi na to, żeby to dać? 50 koła, sportowy samochód, wszyscy moi znajomi wolni i odjeżdżamy stąd. Ja, ale wiesz o tym, że tylko ty jesteś zatrzymany. No to ja jestem wolny. Ale my chcemy tylko z tobą porozmawiać, a nie no ciebie zapierdla wsadzić. Rozmawiajmy teraz. Ale wyjdziesz stąd grzecznie i porozmawiamy normalnie. Nie wyjdę. Ja na dupie, ja jestem kaleciokiem, nie mogę nic zrobić. Zostawcie Logana! Dobra, Logan. Porozmawiasz normalnie z nami? No rozmawiam, przecież mamy szybko, widzimy się. Ja cię widzę. Fantastycznie. W takim razie powiedz nam, po co strzelałeś pod komendą. Ale ja nie strzelałem pod komendą. Jako jedyny z wszystkich twoich znajomych miałeś proch na rękach. A po co było to celowane w sali obok? My naprawdę nie chcemy dla ciebie źle, chcemy po prostu porozmawiać. No mówię, 50 koła i sportowy samochód i wychodzę. Zostawiasz broń na miejscu i wychodzisz. Nie. Tak. Tylko wiesz, że wtedy czy tak naprawdę ty masz tutaj problem, bo my damy sobie radę, my po prostu zamkniemy drzwi i ciebie tu zostawimy i sobie pójdziemy, a ty będziesz tu siedział i się kisił. Ogólnie, panie Wittorio, mi się wydaje, że to wyciągnięcie broni w sali medycznej to było taki amok po tym... Ja rozumiem, że to był amok, wiem, chłop w szoku, bo tutaj padek i tak dalej. Ja lubię dużo ludzi. Ja rozumiem, Logan. No. Zostaw broń, jesteś wolny. Nie kłóćmy się tutaj, bądźmy wszyscy dobrzy. Dokładnie, wiesz, ja tu posiedzę po prostu i... No, siądźmy sobie, pogadajmy i tyle. No to oddasz mówię, broń, wytłumaczysz się sensownie i możesz... Nawet nie chodzi o wytłumaczenie się, zostawisz broń, jesteś wolny. To jak? Jak? Dobra, pozwolę ci zachować magazynek, ale broń zostaw. Logan. No dobra, 40 koła i sportowy samochód. Logan. Steel, jesteś po tej gorszej stronie niż my. Nie, uwierz mi, że jestem po lepszej stronie. Przed drzwiami stoi stąd 6 funkcjonariuszy. I kaleciok, ja. Nie potrafią wyciągnąć chłopa za drzwi, więc to jest w gorszej sytuacji. Ale wiesz, że my możemy sobie stąd pójść, ty nadal będziesz siedział w zamknięciu. Ty tak myślisz? Najwyżej wentylacją spierdolisz, jak nie wiadomo kto, ale... Wychodziłem 1000 razy. Dziewczyna, ja byłem w tej wpierdolce, gdzie nie pracowałaś. To miejsce jak własną kieszeń. Znaczy to akurat jest dość nowe, więc to możesz znać trochę słabiej. Ale ogólnie całą komendę możesz znać lepiej. Zaraz, mam pilny telefon. Panowie, mam pomysł. Wiecie co? Co? Powiemy mu, żeby ten, że jak wyjdzie, nie słyszy, że jak wyjdzie, to ten, to mu damy kurwa chupa chupsy. I chuj, postawimy na biurku chupa chupsa, on wyjdzie i tyle, klamę się zostawi, może zostawi klamę. Mówisz, że na chupa chupsa się skusi? Jak cholera, no, przecież to jest ten. Jak ma, Logan chupa chups? Cappuccino. No to kurwa. Słuchaj, chupa chupsa i będzie głowo wolny. Mówię ci, Logan, wyjdzie z tej drzwi, a później porozmawiamy na bębenie. Steryt robi wszystko, co może. Logan, słuchaj. 25 zł. Która wygląda tak. Jeżeli wyjdziesz wentylacją... No. O, na zdrowie. Zdrówko. Jeżeli wyjdziesz wentylacją, to nic z tego nie będziesz miał. A jeżeli wyjdziesz z tego teraz drzwiami, masz satysfakcję i dostaniesz fajny prezent ode mnie. I nie będzie to kara grzywna, o dziwo. Będzie to prezent, dostaniesz prezent ode mnie. Co ty na to? No jedyne, są dwa tylko wyjścia. Albo ta wentylacja, albo mój kolega George tutaj ma zejść, wyprowadzić mnie do sportowej fury, a w plecaku będzie miał 40 tysięcy dolarów. Tylko tak mogę stąd wyjść. Logan, ale wiesz jak jeszcze to może wyjść, ty uciekniesz wentylacją, ale będziesz miał problem, bo będziesz poszukiwany, ja chyba tego nie chcę. Ale cały czas poszukiwany za nic, dobrze o tym wiesz. Ekipa zaraz sama się kurwa pozabija i zde 5 zł. Gdzie jestem, to przypał. Ale my chcieliśmy tylko porozmawiać i się zabunkrowałeś. My chcieliśmy porozmawiać, chcieliśmy wyjaśnić... A wy ręce do góry i tak dalej. Bo wiesz, że tak jest najbezpieczniej dla wszystkich po prostu. Właśnie, tak traktujecie, tak teraz tak macie. Ja tu siedzę, mam wyjebane. Mam jeszcze w chuj ciastek. W chuj ciastek masz? A co jak ciastka gdzie się skończą? Za mną jest dużo szafeczek z aktami i na pewno są tam pochowane jakieś łakocie. Ja chodź na chwilę. No właśnie nie, w tej sali nie, w tej obok są. Wiem, sprawdziłem. Ale są zdjęcia z pączków.
Dużo placebo mi da, będę myślał, będę stał kciuka i myślał o tym poczku i będę myślał, że jem. Mój mózg będzie produkował moje takie różne rzeczy. Pan Wiktoria, co jeżeli on weźmie swoje akty i tam się wymarzy z kartki? Nie ma tutaj. Tu nie ma aktu, są widzący. Dobra, wiecie co? Bo muszę pomóc szefowi, zaraz będę. A mogę tam wejść? Jasne. Ja znam jiu-jitsu, tak wyglądał jeszcze kilka. Magnum, chodź na chwilę. Ja? Nie no. Dobra, panowie, chodźmy tam do gości. Halo! George, zejdź po mnie tutaj, pomóż mi. Yeah. Dobra, słuchaj. Gazujemy go tam. Co ty zagazować? Co ty gadasz? Halo! Dobrej, pani. Nie, dobra, panie Logan, bez kitu. Ile będziemy siedzieć? No właśnie, to jest dobre pytanie. Kto to mówi? Logan, wiesz jak sprawa wygląda w tym momencie? Co ty się wybychasz tu? Wiesz jak sprawa wygląda w tym momencie? Co? Będziemy chcieli przepchnąć te drzwi, to jak przepchamy. Halo, przepraszam, wyszedłem tu przez parę. Przepchaj mi przez drzwi. Ciszej na tej komendzie. Ta pani Czarna otworzyła drzwi. Co tak gdzie? Nie możesz mi idziesz na górę. Płaszczu, tu idziesz na górę w tym momencie. Tak? Dobra, słuchaj, ja się to wpierdziałem. Idziesz na górę. Nie, dawaj. Czekaj. Ja mam iść na górę? Tak, ty idziesz na górę. Chodź, idziemy, bo mnie wpierdzi. Zapieram się dobra. Tu klapkami, nie ma chuja, że to wypchasz. Klapki? Jakie pan ma klapki? Kubota zszyte z tymi skarpetami, ty. A gdzie ta małolata poszła? Z kokiem? Małolata? Nie wiem, gdzie ona poszła. Doszedł. Dobra, nie na górę. Fajna była. O, telefon mi jeszcze dzwoni w kierunku. Ja tu z nim przybiegłem. Panie komisarzu, kurwa, no, jedno, ja tu nie mogę wyjść. Kurwa, ma się podgorzony. Dobra. Melatoniny, gdzie wiesz, jak to w słuchacie robili, że pierwszego tak łapiesz tak jakby za bary i popychasz go i ten? Magno, przepraszam, kogo czerwony pick-up? Płacę, ja robię. No. Kogo czerwony pick-up? Panie policjancie, to jest jakiś porozumienie. Czerwony pick-up jest nasz. To mój, George, co robisz rad? Chodźże. To jakiś problem macie? No, mamy problem, chodź. Nie ma opcji, nie wejdziesz, co ty? Ała! Dobra. Wszyscy, zbara. O, to szmato jebana policyjna. W 15 weszli, ty. Mówiłem ci, ilu nas to jest. Miałeś szansę. Ja nie będziesz miał roboty, to ty pierdolisz, chłopie. Dobrze. Nie będę miał roboty. Halo! No i kto z nią puszcz? A panią słucham. Do góry zapraszam i to raz. Jestem kadrowo w Sheriff Office. Proszę mi pokazać identyfikator. Jutro będzie wszystko podpisane panem Chudem. Panie Laga. Fajnie sobie chodzisz, fajnie. Jutroczkę podcisnąłem, ale to tak przekulturyzowałem. Zapraszam panie tutaj. No jest to ósmy. Halo, proszę pana. Dobra. No i zaczyna pan, na kolega ma pana czeka na górze. Jaką sprawę mam? Za co jest pan organ zatrzymany? Inaczej zrobię. Stara pani nie, starsza babo, proszę sobie odejść. Potraktuj go ktoś z tej zero. A Logan bronił nas. Dobra. No z tej zero raz. Prowokacja. Zamknięto ta, panowie, ta. Co mu grozi? Nie obchodzi mnie. Co on robi? Czemu on leży? Nie wiem, czy za nim idzie. Nie wiem, ktoś się nie zajmuje, bo... Ja idę z... Aż się go boją? Nie wiem. Chodzimy pomóc? Rozkuj mnie, kurwa. Pan podejdzie, daj, pan podejdzie, rozkułam pana. Rozkuj mnie, nie zakumiec fel jebany. Dobra, rozkułam pana. Kurwy, wypuśćcie mnie! No, kurwa, uspokój się, pan, bo zaraz pana wejdzie. Co pan tam robi? Zaraz tam wejdziemy. A mi pan, że pan ze mną nie ma żadnej szansy. No, to jest dziura. Nie ma żadnej dziury. Policja, kochana! Czekaj, ja wiem, gdzie on będzie. Duperuchana przez bałwana! Gdzie lecisz? A, znowu mnie szarpią. Gdzie lecisz? Dziurę nie lecisz nigdzie. Nie lecisz nigdzie. Dobra, obstraj zbroję, gościu. Wypuśćcie mnie, nie zrobiłem. 5-8, Logan spróbował uciec przez dziurę. Mam go, złapałem go zanim wskoczył. A wypuśćcie mnie, nic nie zrobiłem, co w odpowiadacie. Nie wiem.
Dobra, robimy loganku tak. Dobrze, zabierałem panu broń, jest pan wolny. Na pana czekają przed komendą przyjaciele. Bardzo się o pana dobijali, także pan, i pan, pan wychodzi. Jesteś wolny. Zapraszam. Tylko o to nam chodziło. Ha, co, wyszedł taką. Tak, ale złapałem go, wiesz? Zgoła. Zabrałem obrony. Nie, jest wolny już. Wolny jest. Tyle, nic mu nie grozi. Musi, ale Jasiu... Jest odpuszczony. Jasiu... Chodź, Magno, na patrol. Halo. Chyba jakiś telefon zabrali panu, kajdanki? Czekaj, Raymond, bo to jest 8 osób i każdy gada. Poczekaj chwilę, zaraz za ciebie odzwonię. Macie Logana, macie go. No i dobrze. Dziękuję, panie komisarzu. Proszę bardzo, do widzenia. O, taki szef FBI, dalej córku. Panowie, jesteśmy dobrymi policjantami. Prowokacja! Wzięli wszystko klamkę, poniżyli mnie. Co to ma być? Co tam się w ogóle stało? Co to jest za chłop w bordowej koszulce? Logan! Co? Ja prowokację robię. Logan, zruchali cię w dupę! Nie, nie zabrali mnie w dupę. Ej, George, daj mi tą pikawkę. Chciałem starszyć, dlatego cię wypuścili. Ej, George. Nie, zabrali mi klamkę i poniżyli po prostu. Zwyzywali, kurwa, i najebali paralizatorem. George! Dobra, dawajcie do kury. Nie mam broni teraz. Ale jak to? Myślałem, że na zawsze mi dałaś. Ogarniemy za raką plamę. Po topór chcę jać, tylko. Masz kasę na pewno? No ma, mamy pół miliona jeszcze. Dawaj po topór pojedźmy. No to musisz mi zrobić przesługę. Jaką? Trzeba tą furę naprawić. Ty. Daj mi to jeszcze na godzinę. Ej, byku, to jest moja fura, to ty. Siwa, prowadź do mechanika, pojedziemy go naprawić. Przeparkować, mam. A kupisz mi klamę? Znaczy licencję na samochód, nie. Aha, o kurwa. Dobra, okej. A wyjazd stąd! Jebać cię psie! O ty w mapie ryju! Nie no, żartuję, panie komisarzu. Dobrze. Przepraszam. Kochamy pana! Jedź kurwa! Jutro o 12 tutaj będę, panie komisarzu. To... Tak jest, no. Patrol B. Do odbioru! Odbioru! Do mechanika. Dobra. Jebane kurwy policyjne. Cały dzień ci spierdolą. Ale co, zaraz tak prowokują? Ale za nic, kurwa, za nic. Jebany siwy się spruł, to dostał kulę i chuj. To po co się mieszają? Dokładnie. Tutaj. Panie mechaniku! Cześć, słucham was ponownie. Dobry, potrzebujemy pomocy. Chcemy streamingować na full, jeśli chodzi o moc ten samochód, plus go naprawić. Kurwa. To ja już i siebie przyciemnić. Ja pierdolę. Muszę tarany pokolorować. Można karoserię coś zmienić w nim? Na pewno się da. Patrzymy. No to dawaj, patrzymy. Tylko zobaczymy, słuchajcie, chłopaki. Panowie, pierwsze pytanie. Jaki jest wasz budżet? Nieograniczony, kolego, nieograniczony. Zatkaj pizdę, wiecie, gdzie mamy chipy. Nieograniczony. No to lecimy z tematem, co? Siema. Siema, Maci. Dzień się. To co zawsze. To tradycyjnie. Dobra, to na początku, panowie, to naprawimy i umyjemy, żeby jasne. To jakoś wyglądało. Małpa, ile mamy kasy tam? Milion będzie? No nie, miliona to nie będzie. To ty pierdolę, blefuj. Dwa? Gościu, milion to na śniadanie wypierdalamy, bo na koncie mamy z 10 baniek. To mi się podoba. Nie, siadaj. Starczy na pewno na tunik. I żeby najmocniejszy był silnik. Tak, chcemy tak. To cacko ulepszyć na turbo. Ready masz. Powiem wam tak, bo niedawno właśnie robiłem, raczej dzisiaj już robiłem to za sam tuning, to chodzi, jeżeli chodzi o tuning, to będzie ze 30 koła. To mi skumasz, ty babo głupia! To nice, to pianino, ty! Rozkuj mnie! Starcy, ile? Masz ci skłep, ty babo głupia! Robi silej, kurwa! Małżeństwo, stare małżeństwo! Goście podjechali jakimiś podszawkami, Lambo i co oni tam myślą? Małżeństwo, stare małżeństwo na LSD, co wpierdalacie kwas, kurwa, i siedzicie razem. Siemanko. Dokładnie tak, hippisi pierdolnięci. Dobra, to ja tam poproszę te 30 tysięcy na początku, to ja odrobię to wszystko, nie naprawię, i tak dalej, a potem zobaczymy wszystko ze szybkami. Nie naprawię. Siema, Mac. Siema. Ale chyba na chuj napraw, bo napraw. No i co teraz? Hello, Davis. Nie pytam. Co teraz, Siemanko? Ja tutaj... Nie słyszę, co on gada, to napierdol jakiś lamus, bo wyjebę, kurwa, w klakier. Tędy, ogarnę. No to wyjeb. Który to jest?
Niech się nie drą. Dobra, bo ja bym to poprosił o pieniądze, bo pan. Ja tutaj robię. James, ja ci jeszcze ten. To mechanik, Logan, to mechanik gada. Czy normalny? Weź podjedziemy. Nienormalny. Pewnie, że. Dzięki, przepraszam, bo. Przepraszam. Dobra, to ja już tutaj robię. Mam po prostu ten, zależy mi na propozycję dla was. Może pojedziemy tam do rogu, tam, proszę pana. Tak, możemy. Chodźmy tam. Na chwilę, Logan, normalny. Ty przecież problem, widzisz, Logan. No bo kurwa, drą pizdę, kapeluszniku zajebany. Ale co? Ale co? Uspokój się jeszcze raz. Grzecznie do tego pana. No, przepraszam, przepraszam. Nie mogę z tym człowiekiem. Dara, robimy hamulce, żeby tak, to było skrzynie biegu. Uspokój się, uspokój. Tak jest. Okay. Opancerzenie, żeby mogło pierdolnąć elegancko. Opancerzenie to podwójne, bo George prowadzi. No dobra, to czekaj. Potrójne od razu, tak, wiesz? Wpompujemy w tą kasę, w tą furę, ile się da kasy. Zajebiście. No i pięknie, panie, dobra. To już to wszystko i teraz przechodzimy do wizualki pewnie, tak? Tak jest. Niech pan ogląda. Co możemy robić? To tak, możemy tutaj robić na pewno zderzak, jak i przed, przednią maskę jakby. Zobaczcie, tutaj będzie się zmieniało po kolei w katalogach. Antonio. Widzicie wszystko? Słucham cię, James. Nie tuninguj tutaj w tym miejscu. Czemu? Jedź tam za biuro. Za biuro? Bo, no bo się mogą przypierdolić niektórzy. Logan! Już się może skończymy. Co? Binet wezmę! Do... Kurwa, ja pierdzielę! No jest te dyszy za ramieniem. Siwa, co ty robisz? Naprawdę to jest to pisz, ten bilet. No, co to no. Pan jeszcze może zrobić? Dobra, to patrzcie, widzicie? Tutaj taki grill się zmienia. No, no, no. To niech sobie pan... Tutaj, niech sobie państwo wybierają. Kurwa, to no jest... nie wiem, który. To jest zwykły. To jest 9099, Logan, proszę wywal z byka tej dzisiejszej babi. A, dobra, tak, tak, 15 złotych. Stary samochód, dalej. To gówno, dalej. To też. A to jest normalne. No to normalne chyba najlepsze. No dobra, to normalne, a zderzak można zmienić czy coś? Oczywiście, już patrzę. Maskę jeszcze można zmienić, tutaj proszę patrzeć na maskę. Nie. To też nie. Nie, nie. To jest najlepsze. Tak, to no. Jeszcze coś takiego o, mamy. O, to jest to, no. Kurwa, mordziu idealne. Piękne, piękne. Nie, dało zapisać. Się go na krowę pomalować, biało-czarny, to byłby kitem, w chuj. Jak tak, tak, tak. Mućka, nasza mućka. Tak, mućka idziemy. Mućka. No 2500 ludzi, a 900 lajków, ale w chuja tu walą, totalnie. Jakiś gość chce bagniaka sprzedać. To nie chcę sprzedaję, wyjebany w to mam. Inwestujemy w furę, dawaj tą mućkę instaluj. Tak, tak, zaraz. A, właśnie będę wszystko... Okej, okay, tak, podliczał. Okej, okay, teraz błotniki będziemy sprawdzać. Zobaczcie. To jest jeden wariant błotnika. To jest taki jeszcze. Taki mamy i taki mamy jeszcze. To wcześniejszy ten. Ten. O, te są spoko, no. Poszerzają okay. Go fajnie, no. Spoko, to zapisuję. Świetnie, z takim mechanikiem mogę współpracować. Cisza, spokój. Mhm. Co tu jeszcze, bratku, możesz mi dorzucić? O, dach tu jeszcze można zamontować, patrzcie. Świetnie, no jasne, jasne. Chociaż... Zobaczcie, A czemu tego rogu nie ma? Roga? Będę za chwilę. Dobra, zrób to. Siatkę, no. Czekaj. Nie, czekaj, tak słabe. Czarna nie. To też nie. O, coś takiego. O, kurwa. To kozak z tymi rogami, super, super, zostaw. Tak. Zapisuj rogi. Okej, okay, już zapisuję. Kurwa, totalny sztos będzie bryka. Ja jebia, ja cię dupia. Rancho Boys. Kulak boys. Kulasz. Bo klaksony, jak chuj, klaksony zmieniaj, wyjebane. Klaksony będzie mu. Dobra, patrzymy. Nadwozie można zmienić. A, klakson później, na razie wizualne. To nadwozie, to jest z przodu. Zobaczcie sobie. Tak, tak, a pokaż dalej. A są boczne te, nie? Są no, litery takie. Pokaż, no. Takiego i coś takiego. To może to u boku, nie. To u boku. To na boku, no, te takie łyżwy, no. Tak. To, okej, okay, no. Dobra, zapisuję. Ale będzie mućka, James, kurwa. Ocipiejesz, jak zobaczysz brykę. Ta?
A co tam już planujecie? Co już upatrzyliście? Robi będą kurwa, wiesz, rancho styl. Cipki to lubią, kowboi. A co wy teraz się na kowboi przebieracie? Nie, akurat taka fura się znalazła z Logan, właśnie, mogę cię prosić na boczek? Poczekaj chwilę, poczekaj. Misiek. Dobra, to zaczekam. O, teraz... Misiek jest spoko w majtkach. No i patrzcie, tutaj jest Misiek. Bez Misika. Tutaj jest jeszcze jeden wariant i tutaj jest taki wariant. To z hakiem. To, te? No. Okej, okay, zapisuję. Będziemy mogli holować chłopów, ty. No, jakiś klapeczków. Poważnie, będziemy mogli holować tym? Przodem nie. Zobaczcie, teraz tylny zderzak, zobaczcie. Też chcemy mieć hak. Chcemy mieć taką wurę bojową. Jesteś takiego. Tylko tyle. Pierwszy, drugi. Weźcie sobie drugi. Patrzcie, weźcie sobie drugi, okay. Będziecie mogli sobie zaczepiać coś. Tak, drugi. Nie ten, weźcie jeszcze ten. Jeszcze jeden. Co miał zaczepić, ta łóżka co miał z tyłu. Nie. Czyli ten. Ten, no. Będziecie mogli sobie podczepiać coś. No dobra. Na kemping idziemy. A kolor da się zmienić samochodu? Tak, da się, tylko jeszcze do tego nie doszedłem. Ale też z takimi chcemy rysami, bo rysy są fajne. Lakierowanie, tak? Okej. Okay. To jaki kolor główny? Nie, tylko to, co pokazywałem. Dobra. Ale to jest szyby, możemy dać. Jeszcze nie, bo wszystko sobie zapisuję, jak dobra. Już dojdziemy do tego. To. Ale Misiek został, dobra, chuj z tym. No to kolor, pokazuj kolory. Spoko. Może da się go przekolorować? O. Ale piękny! Da się jakoś czarno-biało? Da się. Właśnie, może jakieś inne style malowania. Tyle? Styl rdzy, nie? Może ma jakiś tutaj... Jakby wyglądało jak krówka. Czarno-białe takie, z plamami. Jak krówka, to nie wiem, czy to się da. No, myślę, że właśnie z krówką będzie problem, bo to nie ma czegoś takiego jak na przykład Camacho. No trudno, no nic. No ale dla kierowania to ja mogę tak, mogę kolor wnętrza zmienić, kolor deski, kolor dodatkowy i kolor ale główny. Ale nie chcemy na zewnątrz, to jest jakaś opcja? No. Jakiś opcji? Na zewnątrz takich... tak, jest dużo. No tylko to, no to to nam pokazuj, kurwa. Oj, ten czerwony jest moim zdaniem najlepszy, ten standardowy, nie? Tak, jest chyba, kurwa, najbardziej chyba optymalną wersją kolorystyczną dla tego pilota. Tak, i będzie pasować. Klimatyczny. Tak, klimatyczny czerwony. Zostaw standardowy kolor póki co. Okej, okay, jeszcze to... dodatkowy, zobaczymy, czy w ogóle coś się da. Weź zobacz tego, perłę jakąś. No, właśnie, patrzę. To zostaw taki jak jest. Może z takim białym, czy zostawić? O, z białym... Zostaw. O, z tym białym nawet bardziej sporysowany, tak? Mhm. Pokaż wyłącz biały. Już. Nie, patrz. Nie, to samo jest. Jeszcze mogę wszystko pokazać, bo tego dużo jest. No pokaż. To, że mówię, to jest perła jednak. Dobra, nie, został jak było. Dobra, okay. To dawaj te rogi, przykleja. Ile tam kasy potrzebujesz na to? A da się wnętrze w tym zmienić? Wnętrze, zaraz ci powiem. Ciekawe jak kopnęło będzie. Oho. Jak będzie na fullu, to trochę będzie dźwigać. Wnętrze się nie da, wiesz? Dobra, jebać to. Ile kosztuje, jakie koszta? Jakieś siły nieczyste mnie sprowadziły gdzieś, kurwa. Czy? Już jadę do was. Dobra, czekamy. Zgłasza. Bo zaraz będziemy ten, hop z kasą, nie? Bo coś go, gdzieś go wywiało. 10-4. Czy nie? No to całkowite tego kosztu będzie 30 na koło. Na szpital, żeby pojechać. Ile? 30 koła. A wcześniej za ten tuning zapłaciliśmy? Tuning chyba tam było 26-27. No ale też zapłacił go, czy nie? No zapłacił. Dobra, a opony tu można zmienić, koła? Tak, oczywiście, mogę pokazać. To może pan pokaże jeszcze tego opony, nie? Jeszcze pokażę. Yo, yo. Odholowanie karetki. Zobaczmy opony, pewnie oprawdówki, co nie? Myślę, że to. Już a więc zobacz te sprowadzane. Prowadzone? Tak. Korol świateł zanika. A skąd sprowadziłeś to autko? To jest ze szrotu, tak powiem ci. No jakieś takie zwykłe. Takie zwyklaki. Czyli stoka. A można w tym neony zapierdolić? A można neon. Nie, neonów tu nie chcemy. No w sumie to klimat by zepsuł auto. Ale ta, dobra, no to już kolega jedzie i będziesz to pan instalował na wszystko. To jest.
No i to już chyba drugi taki samochód dzisiaj, nie? No, bez kitu. Fajne jest to auto. Ile w ogóle w salonie to kosztuje? Cenie 95 tysięcy? Chwilę roboty i masz. Ty właśnie, George'u, dasz radę jeszcze załatwić jakiegoś bagniaka albo ty Logan? Może coś się da ogarnąć. Właśnie miałem się pytać. Może damy radę, a ty ja da radę jeszcze klakson. Da radę klakson. Da radę. Właśnie ciąg chciałem klakson. Się dlatego Logan na bok wziąć, żeby kurwa nie robić burdy. Jasne, idzie już ten, idzie już małpa. Spoczko. Ja wyjdę. Co, robimy coś? Tak, robimy. To ile tam pieniążków? Dobra. 30 koła mówił. Okej. Okay. Myślę, że to będzie gites. Co, małpa zniknął, czy gdzie jest? Poszedł do bankomatu. A, okej. Okay. No i to z rogami będzie kozacko wyglądać. A nie, ale ja nie chcę to naprawiać, to jest wszystko git. Na firmę. Ludzi mi się. To nie ma wniotków. Znaczy, 30 koła, tak? No to się ten... Musi mi wydawać, że jest idealny. Dobra, jeszcze tutaj panowie mnie tego mówcie, żebym się nie pomylił, bo to jednak was zakup. Tutaj nie zmienialiśmy nic, czego pamiętam. Niech zostanie jak zostanie. Maskę zmienialiśmy, to z rogiem. Co, robimy tego Mercedesa? O, ale fajne. Okej. Okay. Błotniki. Logan, ty te wziąłeś, co nie? Tak, te dokładnie już podczepiam je. Na nitach. Spoko. Ja pomogę. Właściwa, właśnie. To tak ten był, co nie? Ja to nie widzę siwej. Co ci tu podtrzymać? Nic, rurę. Ja bym też się chciał widzieć. Dobra, trzymam. Dobra, na Oliwiaka przysmaruj. I tu podtrzymaj chwilę. Dobra, trzymam. Dla mnie ten miś psuje jakby tutaj klimat. Trzymam. Zaraz zniknie miś. Tylko wyjebiemy, zaraz pan coś pokaże innego. Właśnie ze zderzaków jest coś takiego, ten łańcuch wybraliście, tak? O, to no, to. Spoko. I tylny to był, już zobaczmy. Ten zoholować będzie można. A, okay. I szczepki przyczepiać. Spoko. Jak trzymasz? Na bestia. Dobra, co robimy w tym? Kolor na pewno, czarny mat. I to było w sumie na tyle. Tutaj tylko da się ten? Pojedynczy kolorek? Nie. Czy jeszcze coś? Jeszcze nie to. Zapomniałem. Nie. Możemy spoilerek wyjebać. No, ja pana nie słyszę. Może gdzieś na bok wyszły ten. Podjechał. Poczekaj, Logan, bo o czymś tu zapomniałem. O, już wiem o czym. A jeszcze braliście. To no, ten stopień to... był. Tak. No, stopień, no. Jeszcze zobaczmy, bo są trzy. Stopień ma być, tak? No, stopień, no. Spoko. A, dobra, wszystko chyba. Jeszcze klakson mamy i do tego jeszcze mamy światła, jeżeli... A weź, bo jeszcze klaksony, stary. Okay. Ale policyjny może. O, policyjny byłby dobry. O, no. Logan, kiedy idzie do pani w czerwonych włosach? Ola dzią, jebać to. O, to jest też ze śmiechu nie mogła. Jak zaczęła się mówić do tego telefonu. O, to do tego gangu pasuje. Tamten, no. A tamten, bo my jeszcze mamy 40 do zaoferowania. Dobra, instaluj ten i spadajmy, bo nie ma czasu. Spoko, do klaksonu jeszcze trzeba 5 koła dołożyć. Dobra, to załóż tam, zaraz ci oddamy. Spoko, zakładam. No i chyba tyle było z autka. Właśnie chcecie jeszcze tego, światła? Nie, bo one potem się usuwają mechanika. Wszystko tak. Git, tak. Spoko. Gotowe już? Dwa koła, bo ja mam trójkę. Wow, teraz jeszcze siedzenia chyba są. Idę tylko. Pakujcie się. Wow, mocno się wbiera. 193. I z czarnym matem? I z czarnym matem, czekaj. Da się przejechać. Poczekaj, na razie pojeżdżę. 200. Trzeba go zapisać.
u pana Majka. Dobra, to na razie to walnij, jeżeli tutaj panowie odjadą, bo krzyczą, to... Dobra, ty też powiem. Mi rzucić. No poczekaj, to podjadę wypłacić, bo ja mam wszystko na koncie. Tutaj masz bankomat, wiesz, w biurze. A, dobra. Ej, Loga... Co? I co z tym bagniaczkiem będzie? No, ciężko, ciężko. Jak ktoś tu dzwoni. No, numerek mam, także będę dobra, dzwonił. Dobra, pisz. Trują dupę teraz. Kozacka jest ta fura, literatulata, patrzcie! Twój maloch jedzie 170. A. No nie, fura jest totalnym sztosem. Gdzie to jest parking? Fajna jest, no, to by koła. Skręty są totalne dno. Nie ruszaj radiem, bez radia. Fajne autko, no. Trzeba go tutaj u pania Henryka zapisać. No jest totalnym sztosem.